Czołem ludziska, gramy dalej w Darkest Dungeon i dzisiaj będziemy wyprawiać się do kolejnej lokacji, a mianowicie do Warrens, bo mniej więcej jednogłośnie stwierdziliście, że tak, pójdziemy do Warrensu, do Warrensów, do nowej lokacji, zobaczymy co tam ciekawego będzie do zdobycia, do znalezienia, także to jest nasz cel misji dzisiaj, ale zanim to małe takie informacje właśnie co się zadziało między odcinkiem poprzednim a tym, przede wszystkim zrobiłem mały upgrade gildii właśnie tutaj, żeby mieć o 10% tańszy koszt upgrade'u. Przez to właśnie jak będę coś umieszczał kogoś w gildii, będę miał tańsze, za mniej kasy będę mógł kupować nowe skille i za mniej kasy również upgrade'ować stare skille. Także, moi drodzy, dzisiaj, jako że mamy wyprawę, tak, oczywiście nowe, a jeszcze nowy tutaj Zbigniew nasz, czyli nowy bohater, to jest Man at Arms, Kiwix się będzie nazywał i tak, i on tutaj będzie pierwsza bądź druga linia, ponieważ wszystkie jego, że tak powiem, skille, jak widzicie, działają bardzo dobrze na prawie w pierwszych trzech liniach wszystkie, tak dobrałem je tutaj. Pozbyłem się trochę bolstera, który tam ulepsza trochę celność i prędkość i sobie chyba któryś z tych, nie wiem, czy Balau nie kupiłem, bo widzicie, to on atakuje wszystkich czterech i jeszcze zmniejsza dodge speed każdemu wtedy od razu. To całkiem spoko wydaje mi się skill. Zobaczymy, jak będzie, że tak powiem, Kiwix się sprawdzał w praktyce. Dzisiaj Kiwix i Ponpata na pewno będą mieli okazję się, że tak powiem, wykazać, ponieważ lecimy właśnie w taką misję krótszą, a krótsze misje będą idealne właśnie do trenowania tych bardziej słabych wojowników, bohaterów i tak dalej. Nie zatrudniałem ani kolejnego Bounty Huntera, ani żadnego innego Vestala, chociaż tak naprawdę typowa druga linia to jest właśnie Mr. Hades. On jest tak po prostu, on jest stworzony do drugiej linii, choć tak naprawdę radziłby sobie również dobrze w trzeciej. Także w drugiej linii po prostu będą zazwyczaj DPS-y. Albo tanki, tak? Więc taki jest rozkład. Jeszcze na koniec chciałbym zrobić jedną rzecz, a mianowicie właśnie Hadesa gdzieś wrzucić, żeby odpoczął. Tylko teraz patrzę, no tak, tu jest słaby perk, bo zmniejsza mu damage i accuracy, więc wydaje mi się, że będzie trzeba to jakoś się tego pozbyć niebawem. Tu stres jest ok, stres, tu mamy no stress penalty when walking backwards, crit, damage in ruins. Okej, okay, czyli nie ma żadnych przeciwstawień, jeśli chodzi o wybór miejsca, gdzie się odstresuje. Więc chyba go wrzucę do tawerny być może. Tak, tu mam jakiegoś gościa, który już nie chce. Gambling Hall. O, to jest to miejsce, gdzie go wrzucimy. Oczywiście tu pewnie nic nie jest zaupgrade'owane. A, gambling jest zaupgrade'owane. Bardzo dobrze, no to akurat skoro zaupgrade'owałem gambling, to on sobie tutaj pohazardzi trochę. Tak. On zostanie tutaj, mam mało kasy, jednak powiem na provisions, ale mam nadzieję, że jednak mi wszystko jednak starczy i da radę, ponieważ poupgradeowałem sobie również trochę postaci, jak widzicie, tu już mają poziom drugi niektórzy, Nefist ma, Quad ma poziom drugi, Forfor ma poziom drugi i Talus. Mogę trochę poczekać z tym, bo jeżeli teraz nie wyprawiam się bohaterem, którego chcę zabrać ze sobą na podróż, to mogłem poczekać trochę z tym, ale mam nadzieję, że mi jednak kasy starczy, więc moi drodzy, idziemy do Warren, żeby zebrać trochę Clear Path to the Boss, progres 0%, tu jest progres 50%, tu 75%, czyli widzicie, do bossa już coraz bliżej. Nigdy jeszcze nie walczyłem tutaj z bossem, więc to będzie ciekawy pojedynek mi się wydaje. Dobrze, czyli moi drodzy, to zrobimy tak, tutaj zdobędziemy jakiś tutaj Blooded Fetish, żeby było ciekawiej. Blight Resist, Bleed Resist, ale Disease Resist jest mniejszy, więc na front idzie tym razem Kiwix, będzie jako pierwszy tutaj obrywał. Potem bierzemy Ponpata, on ma trochę inne skille, biorąc pod uwagę chociażby Intimidate, to jest fajny skill. Nie atakuje niestety tutaj dwóch naraz, z przodu będzie atakował tylko pojedynczego, ale to powinno dać radę. Bierzemy również Talusa na sam tył, żeby tutaj, prawda, rzucał swoimi ciekawymi rzeczami i otruwał. I jeszcze weźmiemy sobie kogoś na trzecią linię. Wydaje mi się, że weźmiemy sobie Trinz na trzecią linię, ponieważ dawno jej nie było. I dawno się z nią nie bawiliśmy, tak samo jak z Quadem. Chociaż Quad ma, wiecie co? Sorry, Trinz. Albo nie, dobra, skoro już wybrałem, nie będę zmieniał, potem się jeszcze obrażą. Czy Trinz się obrazi, co będzie. Dobra, skoro wybrałem Trinz, niech będzie Trinz, Quad ewentualnie będzie na następną potyczkę. Także, moi drodzy, wybrałem ekipę na podróż, teraz trzeba dostarczyć im prowizję. Prowizję, tak. To jest złe określenie, tego się nie da spolszczyć. Provisions, czyli zabawki wszystkie, łopatę potrzebuję chociaż jedną, no i właśnie. Tylko jedną łopatę, a i klucz trzeba będzie wziąć.
Więc wydaje mi się, że tak spróbujemy pójść. Trochę wziąłbym z 6 torczy, ale niech będzie, że tak jest. Więc widzicie... Ha! No, to 1000 poszło... 1500 ponad poszło golda na to. Chyba, tak mi się wydaje. Nie chcę się cofać teraz. W każdym razie to chyba starczy. Nie bierzemy żadnego bandażu. Żadnego bandaża nie biorę, żadnych innych dodatkowych. To jest krótka wyprawa, mam nadzieję, że się uda. Muszę odbyć 100% Room Battles, więc zobaczymy. Oczywiście idę w nową lokację, więc tutaj może być wszystko. Nie wiem, jaki typ tutaj stworów się i tak będzie przejawiał. I wydaje mi się, że chyba Plague Doctor ma bonusy. Nie, plus 15 damage in Weld. Dobra, a, Stress Resist in Warrens. Okej, to tutaj ma większą odporność na stres chociaż, dobra. Tu ma takie przedmioty jak Blightstone mu dałem i dałem mu również Stun Amulet. Widzicie, Stun Kill Chance jest większy dzięki temu, to jest bardzo spoko. Widzicie, no, nie wiem, czy tutaj można zobaczyć jego? Można zobaczyć jego kartę. Teraz ma 40% szansę, a nie, to jest Resistance, okej. On jest zwiększony, tak? Ale zaraz, czy to zwiększa? Stun Skill Chance, no właśnie, Skill. Czyli jak będzie jakiś skill, który będzie stanował, to dzięki temu będzie miał większy procent szans na to, że się uda. Wiecie, to już jest 110 stun base dzięki temu. Dobra, w każdym razie lecimy, nie ma co gadać. Czas się wyprawić w drogę, zobaczmy jak wygląda ta mapa. No to idziemy chyba tak. Bardzo ładnie, bo ta mapa pozwoli nam, tak jak teraz myszką idę, zwiedzić całą lokację. O nie, nie lubię. Nie lubię tego altara. Jakbym tutaj wsadził coś, jakbym tutaj, że tak powiem, wrzucił torch, to pojawiłby się taki mini boss w postaci takiego dziwnego dziadostwa. Nie chcę go z nim walczyć, więc spróbuję po prostu ten altar dotknąć. Nie ma żadnego efektu, więc idziemy dalej. Okej, dobra. Lecimy na Szczecin, co to jest? Świnie! Vomit będzie na mnie żygał, dobra, obrzygał Ksiwika, leży Kiwiksa. Ksiwika, boże. Dobra, jest dodge. Ta świnie nie udała się. Kurde, jak żygają te świnie. O Boże. Dobra, Pompata dostał. 13 stresu. Okej, czyli żygowiny tylko działają na zasadzie obrzygam cię i dostaniesz za to stres. Dobra. Czyli tak, Trinz ma fajne skille ogólnie rzecz biorąc, bo tu mamy zwiększone accuracy, tu mamy zwiększone accuracy, tylko to jeszcze będzie truło. Jak to wygląda? Blight Resist 50%. O kurde. Czyli są odporne na blight, czyli nie warto. Okej, okay, no dobrze, no to spróbujmy atakować daggerem zatem. 9! Ładnie. Świnia prawie zdechła. Zażołem? jak to powiedzieć, kurde? Dobra, nie chcę się zastanawiać nad tymi głupotami teraz. Blinding Gas, dobra, to że tak powiem, proszę bardzo, mamy bonusy do stun, więc akurat jedna świnia jest wyłączona z rozgrywki. I teraz co to mamy? Focus, zwiększamy accuracy, które w tym momencie jest dość niskie, jak widzicie. Ale mamy też Intimidate i wydaje mi się, że użyjemy Intimidate. Jeszcze świnia tam... O, świnia przeżyje. Jest debuff, jest mniejszy damage i accuracy, więc jest dobrze. Dobra, Kiwix, wreszcie będziesz mógł zasadzić pierwszy cios. Tutaj masz ciekawy skill Defender. 25 protection, jeszcze jest Guard Ally, czyli ally, czyli chroni kogoś obok może, tak to wygląda, tak mi się wydaje, że tak działa. Czekaj, czy on powinien być przez to na drugiej pozycji na przykład, zobaczymy jak ten skill się sprawuje. Tego chyba nie chcę na razie używać. Dodge Speed Retribution, plus 10%, Mark Target, Activates Riposte. Zobaczymy co się stanie jak aktywuje ripostę. Okej, okay, tutaj mamy mały, bardzo mały Ripost. A, to on jest zamarkowany. A, i przyciąga teraz. Jasne. Ej, zajebisty skill. Przyciąga na siebie uwagę i jeszcze aktywuje ripostę. Riposta aktywna. I teraz jeszcze Mark, który będzie atrak. A, świetnie, przyciąga uwagę przeciwników. Ej, podoba mi się, to jest zajebisty skill. I jeszcze protection mu się zwiększył. Bardzo, bardzo spoko. Ta nie atakuje. O, ta atakuje dwóch naraz. O, mogłem to zrobić wcześniej, no ale dobra, nie wyłapałem, dobra. Accuracy się zwiększy przez... A, nie zwiększy się. Znaczy zwiększy się, tylko że... No dobra. Nie mogę atakować pierwszego rzędu. Dobra, jest buff. Plus 10 accuracy już jest. Już żygasz. Dobra, tylko stres, żadnego blighta na szczęście. Dobra. No to crash! Tylko 5. Jak ty w ogóle masz damage, chłopie? Powinieneś dawno go położyć. Dobra, no to Noxious Blast używamy. I poszło. Jedna świnia, druga świnia padła. Dlatego to dobijemy w klasyczny sposób. Trafił na szczęście. 10 damage, pięknie. Pierwsza potyczka, wygrana całkiem sprawnie. Idziemy dalej.
Zobaczymy, co jest tutaj. Rotten Pile. Syfilis. Fuck, syfilis. Minus 5 accuracy, minus 10 damage, minus 10 max HP. Świetnie, mamy syfilis. Super. Czyli ogólnie rzecz biorąc, Pon Pata, dobrze byłoby, gdybym pozbył się tego syfilisu z ciebie później. Aaa, żeś syfa nabrał, no chłopie, nie miałeś co. Nudzi ci się? Nie masz co zbierać? Fuck. O kurna. Ja pierdzielę, Swine Chopper, poziom 24 HP. Swine Slasher, Swine Drummer, Swine Wretch. Jezus Maria, co to jest? No więc Blinding Gas to tutaj będzie naprawdę ratował dupę. Te dwa z tyłu są wyłączone teraz. Pon Pata, co ty byś tu powinien zrobić? Wydaje mi się, że Intimidate jak najbardziej. Możesz też fokus zwiększyć sobie i krytyk dzięki temu. Ale dobra, zaatakujemy dwóch, żeby zmniejszyć im resist, kurna. Ten jest zmniejszony, ale ten wcale nie. Dobra, czyli moim zdaniem trzeba włączyć Defendera, albo w ogóle ten Retribution jest spoko. Dobra, Retribution, niech będzie. Yep, wielka świnia. Riposte, buff, marked. Dobra, okej. Okay. Teraz tak, czy one są odporne na Blight? Bo chciałbym użyć właśnie tego, żeby się wyblidowały. Ten nie jest odporny. Znaczy 25%, jedziemy. Blight, bardzo dobrze, powinno go wykończyć, prędzej czy później. Ah, nie wykończyło go tak jak powinno. Dziabnął Trinz, ale Trinz się trzyma. Ała! Stun, okej. Okay. Czyli mamy Trinz wyłączoną z rozgrywki. Dobra. Drums of Doom! Ło! Riposta się włączyła na szczęście. O kurde, to już się, kurde, Kiwix tutaj, proszę bardzo, nieźle zestresował. Pon Pata też nieźle. Dobra, no to wiadomo, Blinding Gas dalej. Zobaczymy, czy się uda. Dobra, mimo że miał ochronę bardziej, to i tak się dało. Okej, okay, świetnie. Po krzyku. Dobra, Bellow. Minus 5 dodge i minus 5 speed. Chyba tak zrobimy. Czemu nie? Debuff. Okej, okay, wszyscy mają minus do dodge'a i speeda. Bardzo dobrze. Kurde, znowu stun. Trinz obrywa nieźle. Szczerze powiedziawszy. Dobra. Chyba Drummera trzeba tutaj, że tak powiem, lekko położyć, więc czopniemy go. Chyba, że jeszcze włączę... Dobra, jeszcze zwiększę sobie celność. I krytyk pomału. Okej, okay, spoko. Dobra, Talus. Chyba trzeba będzie zacząć się trochę... No tak, to jest jedyna postać lecząca. A Trinz ledwo żyje już troszkę. Plague Grenade. Dobra, tamta świnia już leży. Może zaczniemy jednak strzelać, bo to jest Blight, nie? Blight Resist 75%, Blight Resist 50%, kurde, czyli ogólnie rzecz biorąc trzeba pamiętać, że wszystkie postacie blightujące są kiepskie do Warrenów, tak mi się wydaje przynajmniej. On już jest, dobra, zacznę lecieć. Okej, okay, udało się za dwa, zawsze coś. Stun, buff, okej, okay. Dobra, jedziemy chop. Yep, tylko za 6, masakrycznie kiepsko, chłopie. Ua, co to? Marked? Niedobrze. Butcher Cut. Lead? Tak jest. To 2 damage per round, o kurde. No dobra, trzeba zacząć działać rzeczywiście. Defender. Łączę Defendera, zobaczymy co to robi. Tylko teraz tak, co ja tutaj mam? Guard Ally. Aha, że mogę chronić jakiegoś przeciwnika, chronić kogoś, tak? Dobra, będę chronił ciebie. Guard. Czyli ona ma Guarded by Kivix. A tutaj masz plus 25 protection jeszcze, okej, okay, spoko. Tak to wygląda, dobra, no to jedziemy chopem. Fuck, nie trafiłeś w świniaka? Serio? Dobra, Noxious Blast. Słuchaj, dobra, kończmy dziada. Zawsze jednego mniej. Okej, okay, Trinz. Wiadomo, że tutaj próbowała otruć, więc... Ach, kurde, Blight Resist jest spory. Tego też znowu nie użyłem, żeby było ciekawiej. Dobra, to może rzeczywiście Pick to the Face. Trzeba wykończyć tę wielką świnię. Jak najszybciej. Vomit to sobie może vomitować, to tylko stres zwiększa, chociaż trzeba uważać, bo tu już ze stresem jest coraz gorzej. Dobra, crash! Yep! Ciągle niskie te, kurde, obrażenia. Krytyk! Wow, dobrze, że miałem jednak te wszystkie ochrony. Jedną czwartą przyjąłem, jednak udało mi się zbić, tak czy siak. Dodge, nie trafiłeś swoim żygiem, świniaku jeden! Dobra, no to znowu pick to the face. 9, tak? Pięknie, Trinz. Bardzo dobrze.
Zacznę dalej leczyć Triss. Pewnie, o dobrze, że udało się znowu dwa. Bo to jednak jest ważne teraz, to blidujesz się, ale kurde, nic nie mogę na to poradzić. A masz! Kurde, uniknął, no! Skubaniec, no to też crash, nie ma co. Jep! 20 krytyków! W sensie 20 krytyk, bardzo dobrze. Perfectly executed. Uff. Dobra. Potyczka zakończona mniej więcej sukcesem. Teraz chciałbym tutaj użyć klucza. Strongbox, dobra, użyjemy klucza, póki go mamy. That item has no effect? Tu nie potrzebuje klucza. Okej. Okay. No dobra. Zdobyliśmy 100 golda i jeden portret. Czyli mały zysk. Powiem szczerze, mały zysk. To rozświetlimy sobie. No dobra, no to idziemy dalej. Nie ma co. Początek, jak widzicie, dość hardy. Ała! Jakaś pułapka. I bleed, oszty w mordę. Pon pata ostro oberwał. I cały czas będzie teraz tracił, bo nie mam... O kurde, co to jest? Nie mam żadnych, kurczę, jednak lekarstw. O fuck! Blight! Ty masz duży blight resist, chłopie. Jak to się stało? Talus, jaki ty masz blight resist? 80% i dałeś się pokonać blightem? Stary! Co ty odwalasz? Chyba się nie będę musiał teraz wylecieć, by blight również wyhealować z siebie. Nie ma to tamto. Dobra. Kurde, tutaj bleed jest... cały czas nałożony. Nie jest dobrze, nie jest dobrze. Okej, okay, to co? Intimidate robimy. Zmniejszamy, okej, okay, to jemu zmniejszyliśmy damage. Drums of Doom. Ho! Wszyscy naraz zdodżowali, ale fart! No naprawdę, żeby każda z moich postaci zaliczyła dodge. Wow, nieźle, biorąc pod uwagę, że zobaczę, to jest zaledwie tam 5%, bo to chyba, nie wiem czy 5 to oznacza 5%, ale tak mi się wydaje przynajmniej. Dobra, chyba trzeba by zacząć, co teraz robić, może sprawdzimy, dobra, to już my sprawdziliśmy, użyję tego jeszcze raz. O, 0 damage, świetnie, przynajmniej mają mniejszy speed. Dobra, czy ktoś tutaj jest, że tak powiem, chętny, żeby dostać z blighta? Niekoniecznie, w ogóle jest odporny na blight. Trzeba zacząć porządnie ich atakować, więc zacznijmy od tego, kogo najłatwiej ubić, czyli ten... Kurde, nie mogę go ubić, mogę. No masz! Dobra, po robalu. Chociaż tyle, robala już nie ma. Watcher cut. Okej, dlaczego ja w sumie nie użyłem tego, żeby stanować? To nie pamiętam w sumie, znaczy nie kojarzę, dlaczego tak zrobiłem. Dobra. On może bleed! O Jezu, jak jestem głupi! Zapomniałem, że to nie tylko blight, ale również bleed leczy. Sorry. Zupełnie zapomniałem. Haha, tam dawno wyleczył przecież Ponpata. Co się dzieje? Jaki stres. Oj, kurde, Kiwix, jesteś już na skraju stresu. Na skraju stresu. Dobra, no to co? No to teraz trzeba wykończyć tego dramera cholernego. On pewnie jest odporny na blight, więc kurczę. No, to był mój błąd, bo mam rzeczywiście skille, które tutaj blightują, a oni są odporni na blighty, ale tego nie wiedziałem wcześniej, teraz już wiem. Dziab, krytyk, pięknie! Trin z piona. Dobre to było całkiem zacne, nie ukrywam. Dobra, więc teraz chyba... dobra, użyjemy Retribution w tym momencie. A masz, teraz będziesz się na mnie skupiał. Riposta, mark i buff, pięknie, o to chodziło. To chyba będziemy po prostu chopować. 6. Dobra, nie jest super, nie jest też najgorzej. Volant Chain. Kurde, jest zamarkowana jednak... A jednak walnął w mojego Plague Doctora. Kurde, Talus, żeś dostał w łeb. No dobra. Pick to the face. Pięknie, wryj. I ty też chop. Nie trafiłem. No dobra, no to crash. No i po świni. Poszła świnia spać. This expedition at least promises success. Dobra. Ale jak widzicie, kurczę, ze zdrowiem jest słabo. Przyznaję, nie wiem, czy uda mi się wykonać ten quest do końca. Wealth beyond measure. Awarded to the brave and the foolhardy alike. Trochę jednak zacznę leczyć, bo mam dodatkowe pożywienie. No zawsze trochę tam 4 punkty HP to jednak mogą robić różnicę, więc sobie je zużyłem. Dobra, mamy pokój zaliczony kolejny. O kurde! No i proszę. Na szczęście ich zaskoczyłem, ale są 4 robale! Carrion Eater. Jezus Maria, na szczęście tylko po 9. Więc jest ich dużo, ale nie zajmują dużo miejsca. Dobra, czyli Flying Dagger zrzucimy. 5 i 3, dobra. Okej, okay, to teraz trzeba wykończyć któregoś. Trzeba wykończyć tego na przykład. Pięknie. Dobra, jeden worm wykończony.
to używamy oczywiście... A, jesteś odporny na Blight pewnie, ta. Ale na stan nie będziesz odporny, więc, że tak powiem, dobranoc. Dobra. Mamy całą kolejkę do przodu, więc spokojnie. Withstand, Stress Heal i 25 Protection. Chyba to użyję. Trochę się również odstresuję przez to. Tak tyci. Dobra, teraz mamy co? Okej, Trins. Trins atakuje znowu Flashing Daggers. Pięknie. Dobra, oba trafione. Ten już prawie nie żyje. Munch. Chciał mnie chyba zacząć trawić albo całować, albo cokolwiek. Trins oberwała. Blight. Już wiemy, co będziemy robili Plague Doktorem, jak przyjdzie jego kolej. Dobijamy Worma. Nie ma to tamto. Worm padł. Jest stun, więc nie ma nic. Jest, dobra, czyli co? Czyli znowu spróbujemy może użyć Retribution w takim wypadku. Albo zaczniemy chronić Trins. Zaczniemy chronić Trins, moim zdaniem. Guard! Okej. Rzeczywiście, to jest prawdziwy tank. Naprawdę to jest, on bardziej tankuje niż cokolwiek innego robi, moim zdaniem. Battlefield Medicine. Dobra, Trins. Cured. Krytyczne leczenie plus 4. Bardzo dobrze, to mi się podoba. Munch. O! Widzicie? Był cel na Trins, ale atak przyjął właśnie Kivix, więc bardzo spoko. Czy muszę kogoś jeszcze leczyć? Może rzeczywiście będę dalej leczył. Chociaż, zaraz, to jest co? Jest szansa na Blight. Damage Modification minus 3, czyli no może być słabo. Ale w razie czego mogę, kurde, go otruć. Może się uda. Resist, no tak. Bo Blight Resist w ogóle było 100. No ale i tak chciałem zadać bardziej damage niż Blightować. Ha! Pudło! Serio, bombata! Kulki lecisz! O kurde. Stres, no nie, Kivix coraz bliżej złamania się, że tak powiem. Dobra, to chyba czas po prostu pieprznąć. Krytyk 20! A! Dobra, trochę się odstresował chłopak dzięki temu. Dobra, no to pick to the face! Jeb, 9, jeszcze świnia żyje. O, znowu, no dobra, to drugi pick to the face. Dobra, podwójny pick to the face, dał radę. Uff. Co to jest to? Bone Altar. Dark Altar with skulls prominently on display. A strange power can be felt in its presence. Ojej. No właśnie. Się jeszcze okaże, że to kurde jakieś dziadostwo. Okej. Okay. Great power. Buff. O, proszę, jaki ładny buff. Damage, accuracy i crit. Bardzo dobrze. Idziemy zatem dalej. Scouting się włączył, pięknie, o, świetnie, i już nas czeka od razu walka. Boże, ile tych walk w tym miejscu jest, ej, naprawdę duża ilość, liczba w sensie. Już chyba, która to będzie, czwarta walka, którą będę odbywał teraz? Jeszcze tu jest pułapka. Tu jest pusto, no ale idziemy, no cóż, co będziemy robić, od razu będziemy z kimś walczyć. A, ledwo żyjemy w sumie. Okej, okay, pajączki, udało się zaskoczyć pajączki? Niezbyt. Dobra, czyli atakujemy pajączki, one mają małe życia. Po 3, no dobra, niech będzie. Czasami rzeczywiście atakować lepiej pojedyncze. Teraz się nie będę bawił, po prostu będę rozpierdzielał te pająki. Jak najszybciej się da, no właśnie, bo zaczną mnie gryźć i jeszcze otruwać. Resist, no na szczęście. Dobra, medicine. Zaczniemy leczyć Trins. Głównie dla leczenia, prawda, zdrowia. Bite. Obyś miał resist. Świetnie, chociaż też w sumie Talos już ledwo żyje przez to. Jeb! Po pająku. Pięknie. Kogo teraz? Jezus Maria, znowu? Jak się uwzięli na Talusa? Jesus, Talus już ledwo wszędzie. Dobra, masz pająku. Uff. Dobra. Victory. Wygrana. Spoko. Jesteśmy na dobrej drodze. To zaraz będzie jakaś pułapka. Okej, jest pułapka, tylko teraz tak. To zazwyczaj jakieś quirki są odpowiedzialne za to, że ktoś te pułapki tutaj wyłapuje. Więc sprawdzę, czy ktoś nie ma tutaj wyłapywania pułapek. Perem. Aha, to w ogóle, żeby ciekawe, to tu gdzieś jeszcze jest coś takiego. O, widzicie? Trap. Proszę bardzo, tu jest napisane, że kto ma największą szansę na, że tak powiem, jak tu nie można tego przełączać tych... Kurde, postaci można. To jest właśnie nowa rzecz, która wyszła dokładnie w update'cie, który był chyba wczoraj, że mogę w ten sposób przełączać szybko między wszystkimi tutaj moimi postaciami. Jak widzicie, Trins jest najlepsza do odblokowywania pułapek, bo ma największy procent odporności na pułapki, więc Trins, rozbrój tę pułapkę, proszę. Dziękuję. Disarmed, pięknie, odstresowałaś się przy okazji. To mi się podoba. Idziemy dalej. No tak, znowu będzie skrzynka z powietrzem, jak znam życie. O, nawet nie. Proszę bardzo, cztery kresty. Podoba mi się to. Rozświetlimy trochę teren.
Okej, tak na maksa, jak się da. I idziemy. Teraz dojdziemy do pokoju, w którym chyba nic nie ma, z tego co widziałem. Aby się tylko scout włączył, błagam. Włącz się, scout. Nie włączył się. Talus ledwo ciągnie. Kurde, to mnie najbardziej martwi. Pytanie teraz, w którą stronę chcemy iść? A! Żeby było ciekawiej, to tu nie ma przejścia. Nie zauważyłem tego wcześniej. A jak to będzie walka i to będę musiał wracać jeszcze? Muszę odwiedzić ten pokój w takim wypadku. Żeby być pewnym, że nie będę musiał tutaj wracać. Dlatego scout by się przydał, no ale cóż. O! Dodatkowy shovel, pięknie. O, dodatkowy torch jeszcze będzie. No, włącz się. Dobra. Spoko, kolejny torch. Od razu go użyjemy, żeby dokładnie mieć tutaj wszystko rozświetlone. Fuck, pułapka! No, na szczęście chyba udało się uniknąć. Nie zauważyłem, czy udało się uniknąć. Wydaje mi się, że tak. Dobra, zobaczmy, co jest w środku. Szanowny kotku! Nic. Pusto. Czyli faktycznie nie musiałem tutaj iść. No ale, wiecie, teraz mam pewność, tak? Że wszystko jest spoko. Więc teraz faktycznie, tak jak mówiliście, o wiele, jak widzicie, torch się o wiele słabiej, o wiele mniej wypala, jak się podróżuje po korytarzu, po którym już szliśmy. Nie idę tędy, nie wiem, co tutaj minąłem. Wiadomo, że tutaj musimy zaliczyć 100% room battles, więc któryś z tych dwóch pokoi jeszcze jest pojedynek przed nami jeden. Wszyscy teraz się trochę wyleczą, więc to jest spoko. Wydaje mi się, że mogę jeszcze użyć trochę leczenia. Tak pojedynczo chociaż. Bo mam jeszcze, będę miał jeszcze cały zestaw jedzenia, prawda, na gdyby zgłodnieli, a wydaje mi się, że i tak nie zgłodnieją już. Zobaczmy, co jest tutaj. Occult scrolling! Scrolling's written on blala, tara, tara, ta, ta. Dobra, może ty się tym zajmij. Chociaż nie, jak oberwiesz, to będzie kiepsko. O, nie. O-o. Diurnal. Co to jest? Minus 2 speed if torch below 25. No to jeszcze nie jest tragedia. Minus 15% on first round, dlatego nie warto atakować z nim w pierwszej rundzie, tak. Ten taki quirk ma tutaj, faktycznie. No dobra, to ja rozświetlę jednak znowu. Czy ja mam w ogóle dwie pochodnie jeszcze? Mam. Całe szczęście, dobra. Może uda się scouting zrobić, albo chociaż tu zaskoczyć tych ludzi. Tak! Zaskoczymy ich? Fuck, nie zaskoczyliśmy. No dobra, czyli znowu mamy, że tak powiem, trzy głupie, kurde, Carrion Eatery i Swine Drummery. Jeden. Dobra, atakujemy ich globalnie, ładnie, prawie zginęła. Munch! Dodge, bardzo ładnie, Ponpata, podoba mi się to. A, dostał. Ale, o kurde, Blight. Munch! A, znowu dostała Trinz, resist na szczęście. Okej, okay, no to wiadomo, że musimy teraz leczyć. Cured, dobra, wyleczony. Drums of Debilitation, co on robi mi tam? Resist, marked. O kuźwa, niedobrze. Dobra, czyli jak on jest marked, to ja muszę mark przenieść na siebie również. Także, cóż. Jep! Bardzo ładnie. Dzięki temu teraz ten mark, jest riposta włączona. Gdyby chcieli, to niech atakują mnie w takim wypadku. Focus Intimidate użyjemy. Tak, żeby mieć mniejsze obrażenia od nich. O, się obroniły! Albo debuff resist, to chyba o to chodzi. 50% debuff resist jest. Dobra. Peek to the face. Yep! Nie ma co się bawić. Pojedyncze będziemy usuwać. Munch. 4. Blight. Fuck. Drums of Doom. Okej, jest riposta na szczęście, ale się stresują trochę chłopcy. I dziewczynka. W sumie dziewczęta, bo może... Ponoć Plague Doctor też jest kobietą. Ha. Tak mi ktoś z was tam powiedział. Dobra, no to crash. Yep! Pięknie, został tylko świniak. Talus. Talus, ty się zajmij leczeniem. No Talus jednak dobrze, że go wziąłem, bo mimo wszystko on leczy blighty i bleedy. To nie jest kiepskie. Bo jestem też całkiem spoko. Dobra, chop! 7, szkoda, że nie krytyk. Kogo będzie teraz tura? Trinz. Dobra, no to jeb! Pięknie! Pytanie, czy to była ostatnia walka w tej turze, w tej grze? Tak! Udało się! Zaliczyliśmy cały quest, mamy dodatkowo jeszcze, żeby było ciekawiej, bardzo dużo szoweli. W ogóle ani jednego szowela nie musieliśmy używać, z tego co widzę tutaj. Scouting! Dzięki temu zobaczymy, czy warto iść. O proszę, tutaj są dwa skarby, no to moim zdaniem warto iść. Zobaczymy, nic nas nie powinno zaskoczyć po drodze. Tak mi się wydaje. Więc jeszcze posprawdzamy te rzeczy. Okej. Znalazłem jeden portret. No nie jest to jakaś super ekstra rzecz, którą chciałem rzeczywiście zdobyć. Wiecie co jeszcze zrobię? Aha, więc bardziej się stresuję cofając się chyba, tak? Tak, tak, oj, to niedobrze.
Ciekawe, czy ja mogę wybrać, kto się będzie bardziej stresował. Czy to zawsze pierwszy się stresuje? Nie, chyba losowo się stresują. Dobra, bardziej się stresują, jak się cofam, więc to nie wiedziałem tego w sumie, jaki jest efekt, ale teraz już wiem. A chcę ich poprowadzić dalej, ponieważ, mam nadzieję, że mu się nic nie stanie jeszcze, nie będzie żadnego tutaj syfu nałożonego. Chcę dojść do tego skarbu jeszcze, skoro wiem, że tu jest. Bo to zawsze, wiecie, zawsze jakiś dodatkowy loot. Więc nie ma sensu takich rzeczy pomijać. Tak mi się przynajmniej wydaje, nie? Dobra, to idziemy teraz do wyjścia, żeby było śmieszniej. Mam nadzieję, że nic nas nie zaskoczy tutaj. O! Znowu jest jakaś dziwna rzecz. Nie chcę, żeby się za bardzo zestresował. Trinis to zobaczy. Tak. Aha. Mało interesujące. Dobra, no to moi drodzy, możemy teraz spokojnie kończyć quest. Klik. No. Their squeals fade. Their confidence is shaken. Bardzo ładnie. Łącznie mamy 7000 golda zdobytego. Mamy tutaj właśnie jeszcze jakiś przedmiot. 8 obrazów, 8 krestów i 4, że tak powiem, basty. Ani jednego Ditza, no. Akurat Ditzy to ja potrzebuję najbardziej. Ech, niechaj będzie. Dobra, 2 expy dla każdego. Pon Pata ma level 1 i zdobył kolejny quirk. Amatur Armor Smith, minus 20% Armor Upgrade Cost. Okej. Okay. Trinz, Night Owl, plus 2 Speed i w Torch Below 25%. I Talus. O kurde, Mercurial, minus 5% Virtue Chance. No nie jest to tragicznie, ale teraz nie będziesz mógł być za bardzo heroiczny. Wracamy do miasta, moi drodzy. Quest zaliczony całkiem sprawnie. But I was dead before they found me. And the letter was on its way. Defeat the Swine Prince, tak żeby było ciekawiej. Dobrze, więc moi drodzy, 69 stresu, bardzo ładna liczba. Mister Hades w tawernie, proszę bardzo, sobie zmniejszył, więc jest gotowy do, tak powiem, drogi następnej. Dobrze, moi drodzy, zatem mamy, że tak powiem, zaliczony kolejny tydzień. Wchodzimy w week 6. Kiwix koniecznie musi pójść się odstresować, bo chłopak rzeczywiście ostro dostał w mózg. Pon Pata prawdopodobnie tak samo. Także będą prawdopodobnie wyłączeni z następnej wyprawy, ale spoko. Mamy tutaj dużo tych postaci. Zobaczmy, kogo mamy tutaj w stagecoachu. Mamy coś nowego? Mamy okultystę. Mamy okultystę jako nowa postać. Okultist. O, to jest ciekawa postać. Ona chyba tu coś potrafi leczyć. Tak mi się wydaje, że potrafi. Damage, target bleed. A, heal 0,10. O kurde. Nie mam pojęcia. Czyli co, leczy, ale jednocześnie krwawienie włącza, czyli może być w sumie to dobre, może być kiepskie, nieźle. 50 dodge, okej, to w sumie może być ciekawa postać, wydaje mi się, że tak czy siak, a właśnie jeszcze sprawdzę, jakie on pozycje, trzecia znowu pozycja, dobra. To i tak okultystę będę chciał wziąć, wydaje mi się, że resztę nie za bardzo, Arbalesta, Plague Doktora i Grave Robera to my mamy, więc chwilowo nie będę chciał inwestować tutaj. Może trzeba by rozbudować jakieś pomieszczenie. Być może jakieś takie, które zwiększa właśnie stress relief, bo wiadomo, że będziemy chcieli cały czas jeszcze rozbudować blacksmith, ale do tego potrzebujemy 11 dzików, czyli 6 jeszcze nam brakuje. Tak, więc żeby to zdobyć, nie odblokowaliśmy żadnego nowego budynku, nie? Nie, bo nie ma żadnego takiego zapytania. Czy moglibyśmy się teraz udać do następnej lokacji, do Cove? Niekoniecznie. Dobra. Moi drodzy, to teraz znowu mamy możliwość wyboru, gdzie chcemy iść. Czy wracamy do ruin, żeby zebrać basty i kresty? Choć chyba nie wiem, czy to byłoby fajne. Tu mamy krótką wyprawę. Tu mamy krótką wyprawę, ale za to mamy przynajmniej gwarantowane 4 dicy. Ale to możemy po drodze jeszcze znaleźć jakie, więc wydaje mi się, że to byłoby spoko, żeby zrobić upgrade do Blacksmitha. Więc ja bym bardziej był za wróceniem do Weld. Natomiast Warren... Warrens mają 2. Wydaje mi się, że pójście do Warrens medium może być trudne. Natomiast krótki Warren to może być to samo, co było, więc może niekoniecznie byłoby to głupie. Więc dajcie znaka, w które miejsce chcecie, żebym teraz poszedł. Czy do ruin, czy do Warrenów. Pytanie też których, czy dłuższych, czy krótszych, czy z powrotem do Weld, żeby zdobyć te dicy, żeby rozbudować Blacksmitha. I tyle na ten odcinek, moi drodzy. Ja tutaj się oczywiście jeszcze pobawię. Oczywiście znowu pewnie użyję kasy, żeby rozbudować trochę skille tutaj moich ziomeczków. Ktoś pójdzie znowu odpoczywać. W sumie dwie postacie pójdą odpoczywać, więc muszę mieć to na uwadze, zostawiając fundusze. Także, jeśli wam się podobało, zostawcie kciuka,
komentujcie, subskrybujcie, bądźcie na bieżąco. Ja się z wami żegnam. Wielka piana ode mnie. Do zobaczenia w kolejnym odcinku z Darkest Dungeon. Cześć!